kg. Narożnik czerwony. Rafał Munkuje, Beniaminek 0300 Werdański. Narożnik niebieski. Mariusz Ziętek. KS Ziętek, Team Kalisz. Walkę w ringu prowadzi Jerzy Bassa. I już powoli zmierzają nam główni aktorzy dzisiejszego wieczoru. Rozpoczynamy, tak jak wspomniałem Państwu, walką Rafał Nguyen Von kontra Mariusz Ziętek. Mateusz, zaskoczenie, że Mariusz znalazł się w finale, no bo dla mnie, powiem szczerze, no, trzech chłopaków odprawił samą taktyką walki. No, niesamowity gość. I właśnie to są sporty walki, tak? Że nie zawsze siła czy młodzieńcza werwa dominują. Właśnie no, Mariusz Ziętek to zawodnik doświadczony, no i tym doświadczeniem pokazał, że młodzi adepci jeszcze mogą popracować, żeby mu dorównać. Zobaczymy, co będzie w finale. Dokładnie, to i obydwaj zawodnicy swoje poprzednie walki kończyli decyzjami sędziów, więc no, tutaj raczej też nie spodziewamy się, że walka zakończy się przed czasem, zwłaszcza, że ta kategoria wagowa jest dosyć niska, 67 kg. Właśnie Mariusz Ziętek, wielokrotny medalista imprez mistrzostw Polski, mistrzostw międzynarodowych, ale także dobrze znany działaczom, sędziom bokserskim, bo też skutecznie rywalizował pod Polskim Związkiem Bokserskim. No czekamy, aż zawodnicy pojawią nam się w ringu. To na naszych ekranach jeszcze główny arbiter tego starcia. No sędziów też nie brakuje na bardzo wysokim poziomie, sędziów międzynarodowych, to akurat Polska może się pochwalić naprawdę świetnymi, doświadczonymi arbitrami, wypróbowanymi już na imprezach WAKO. No tutaj przede wszystkim uwagę zwróci Radek Laskowski na ten pojedynek. Myślisz, że Mariusz Ziętek może stać się po tym zwycięstwie kolegą z kadry? Może tak być, tak? Będzie na pewno swoim doświadczeniem wnosić wiele świeżości, może tak to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale swoim doświadczeniem wniesie wiele świeżości, nowych technik do kadry. Oby tak było. No i pewnie będzie też Was trzymał żelazną ręką razem z Radkiem Laskowskim. Będzie dwóch takich twardych tatusiów, że wszyscy skarpetki będą musieli prać codziennie. Tak też może być. Będziemy zawsze świeżi i czyści na treningach. No zobaczymy. Czekamy na wejście tych dwóch zawodników. No ja osobiście najbardziej czekam, tak jak wspomniałem, na walkę Jakuba Pokusy, na walkę Roberta, na walkę Emilii Czerwińskiej. No jest kilka ciekawych walk. Czekam również na Piotra Kołakowskiego, zawodnika, którego znam osobiście. Miałem przyjemność poznać go na gali DSF Eliminator w Piasecznie. No pytanie, Mateusz, bo chłopak chodzi mniej więcej w Twojej kategorii, no być może przytyje trochę i będziecie rywalizować. Miałeś możliwość podpatrywania, jaki to jest zawodnik? Tak, nawet miałem przyjemność sparingu z Piotrem na jednym ze zgrupowań. Także no, zobaczymy, co pokaże. No ja jestem tutaj bardzo za Piotrem w tej walce i wciąż czekamy na naszych dwóch gwiazdorów pierwszych. No, czekamy, no, jest, wchodzi już zawodnik KS 03 Beniaminek Starogard Gdański. Jest i też Mariusz Ziętek. Za moment już pojawią się obydwaj panowie w ringu. No, ciekawą walką też, proszę Państwa, będzie pojedynek kobiet. Właśnie Emilia Czerwińska z Asią Różańską. Asia Różańska, mistrzyni Polski Oriental Rules, czyli tej formuły bardzo wszechstronnej. Raczej zawodniczka K1 tutaj w full kontakcie. Myślisz, że to... No bo ty walczyłeś, Mateusz, jakby co by nie powiedzieć też na zasadach K1. Myślisz, że w jakiś sposób będzie to premiować jednak Asię? Bo wczoraj no, taki występ udany wygrała, ale już leżała w pierwszej akcji praktycznie. Tak, dokładnie. No po takim prawym krzyżowym w pierwszej rundzie została posłana na deski przez Agatę Piechowicz.
No ale no akurat nie Asia jest taką zawodniczką, ja tak śmieję się czasem, że jest jak czołg, idzie zawsze do przodu i mimo wszystko pokazała to właśnie, że przez całą walkę parła do przodu i przegrywając nawet, schodząc do drugiej, po drugiej rundzie 2-1 przegrywała, ale nadrobiła tą przewagę i wygrała w końcu przez werdykt sędziowski. No to jeszcze Mariusz Jentek, jak Rafał Nguyen Von, obydwaj panowie już w ringu, jeszcze tylko założenie rękawic, sędzia sprawdził, czy mają przepisowe ochraniacze, bo jeżeli chodzi o te ochraniacze, to muszą być zabudowane do piszczela. Tak, dokładnie, jest to dwuczęściowy ochraniacz na stopy i na goleń i wiadomo, ochraniacz na krocze i kask. No oczywiście w zasadach amatorskich jest to cały czas potrzebne, nie, w zasadach semi-pro już nie walczymy w kaskach, są tylko tak zwane skarpety. Dokładnie. Już za moment zaczniemy pierwszy pojedynek. Twój faworyt? Mimo wszystko Mariusz Jentek. No powiem Ci, że też jestem za Mariuszem Jentkiem właśnie przez to, że udowadnia tym młodym chłopakom, że nie można go lekceważyć. Rozpoczynamy runda pierwsza już od razu. Mariusz Jentek takim lewym sierpowym i cały czas ten klincz, właśnie to cwaniactwo, o którym też wspominałeś. To Mariusz Jentek pokazuje tym młodym tak naprawdę, jak wygrywać walki, nie męcząc się, nie ryzykując. Obydwaj z klasycznej pozycji, więc tutaj ani jeden, ani drugi nie powinien mieć utrudnionego zadania. No jak na pierwszy rzut oka, jak możesz ocenić technikę Rafała? Myślisz, że jest w stanie nawiązać walkę z tym starym lisem? Tak, oczywiście. Na pewno chcę bardziej niż Mariusz, ale no właśnie to doświadczenie. Na razie jeszcze takie rozeznanie w terenie i pierwsze koty za płoty. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze tylko jakbyś mógł, Mateusz, powiedzieć, jak mniej więcej wygląda punktacja? Na co sędziowie zwracają szczególną uwagę, jeżeli chodzi o dawanie tych właśnie małych punktów, tak jak teraz widzimy, już dwóch sędziów po jednym punkcie dali na korzyść Mariusza Jentka. Przede wszystkim sędziowie zwracają uwagę na czyste i mocne techniki, które no, powiedzmy powodują tam delikatne uszkodzenie przeciwnika. Tak? Takie zwykłe papierowe ciosy często nie są zaliczane, a już po pełnej kombinacji, jeżeli wejdzie jedna czy dwie techniki, sędziowie to widzą i wtedy punktują. No dokładnie, tutaj jest to przedmiotem wielu sporów, że jednak w kickboxing full contact też powinny być uznawane te ciosy, tak zwane dotknięcia, że zawodnik ma możliwość zadawania uderzeń z całej siły, ale nie musi tego zawsze robić. Natomiast wracamy do walki, no tutaj cały czas prowadzenie, oj teraz świetne takie kopnięcie boczne, jeszcze raz poprawił Mariusz Jentek, no wychodzi ten stary dobry kickboxing, to już nie jest ten kickboxing, który na przykład Ty prezentujesz, że gdzieś bujanka, ten dobry boks, a są właśnie te boczne kopnięcia. No tak, takie klasyczne zagranie Mariusza Jentka, on potrafi nawet boczne kopnięcia podwójne robić bez opadnięcia nogi, także zobaczymy, może i tutaj zobaczymy to styl. No dokładnie, a propos tych bocznych kopnięć, to przypomina się postać Huaranga z Tekena, który właśnie w ten sposób się wygrywało walki, fani konsol oczywiście zrozumieją. No w tej chwili Mariusz Jentek z nieznaczną przewagą zszedł na pierwszą przerwę. No, Mariusz w poprzednich walkach takiej przewagi nie mógł zbudować. No to jeżeli chodzi o kickboxing full contact, też w tej wersji amatorskiej kickboxingu zawodnik nie musi znaleźć się na deskach, żeby nastąpiło liczenie. Wystarczy, że przestanie się bronić, odpowiadać na ciosy. I jeszcze raz przypomnijmy, trzeba wykonać 6 akcji nogami, żeby nie dostać ostrzeżenia. Rozpoczynamy rundę drugą. Mariusz Jentek, niebieski kask, niebieskie rękawice i Rafał Nguyen Von w czerwonych rękawicach, czerwony kask. No tutaj jeszcze nie rzuca się huraganowo do odrabiania tych strat zawodnik ze Starogardu Gdańskiego, a też dlatego, że właśnie tak jak widzieliśmy, Mariusz Jentek potrafił skontrować, skarcić swojego rywala. Dokładnie, to doświadczenie pozwala mu walczyć w defensywie, ale i widać, że często rozpoczyna akcję, także nie jest to łatwy przeciwnik.
No dokładnie. Powiedz, ty lubisz walczyć z takimi zawodnikami, którzy gdzieś tam cały czas w dalekim dystansie są i podskakują gdzieś w tym bliskim półdystansie, próbują jeden, dwa ciosy ulokować? Powiedzmy, że różnie to jest. Każdy zawodnik zupełnie inaczej walczy i trzeba po prostu się albo dostosować, albo narzucić własny styl walki. No, ja z reguły należę do tych drugich, ale no, tak na dzisiejszych mistrzostwach Polski różnie to wygląda. No i ty też jesteś z tych zawodników, którzy stosują te techniki bardzo akrobatyczne, typu tornado, blokówki, no, nie ukrywajmy, Mariusz raczej takich technik już nie stosuje. No tak, staram się kombinować, zaskakiwać przeciwników i no, to powiedzmy, wiadomo, troszeczkę więcej energii zabiera, ale jest widowiskowe i przede wszystkim sport niekoniecznie zawsze musi być, nie musi zawsze działać, tak? Efektowność też musi w tym wszystkim być i za tym idzie też efektywność. Dokładnie, a dwa, że masz zawsze akcję do highlightu, możesz to je zmontować z naprawdę no tak. Ciekawymi technikami. No a tutaj już wróćmy do walki. Mariusz Ziętek, powiększa nam się jego przewaga z każdą akcją. No teraz, jak wspomniałeś, już sam rozpoczyna tę akcję. Gdzieś ta przednia noga szuka dystansu, ustawia sobie ten dystans, dokłada ręce, tak jak teraz widzieliśmy, świetny ten prawy zamachowy doświadczonego zawodnika. Dokładnie, uderzenie, odskok i często właśnie prawy bezpośredni Mariusza Ziętka. No, sędziowie to widzą i punktują. No dokładnie, aż 5 punktów u jednego sędziego przewagi. No, to już jest strata, którą Rafał może odrabiać naprawdę bardzo, bardzo długo. No jestem ciekaw, co w przerwie powiedzą swojemu zawodnikowi trenerzy klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański. No, no już sędzia prosi o wyczyszczenie ringu. Tak jak wspomniałem, Mariusz Ziętek w każdej przerwie bardzo głęboko oddycha, ale jeszcze nie widziałem problemów kondycyjnych trenera i zawodnika KS Ziętek Team. No rozpoczynamy trzecią rundę. Mariusz Ziętek, niebieski kask, niebieskie rękawice i Rafał Nguyen Von w kolorze czerwonym. No tu już widzimy, Mateusz, że Rafał rzucił się do odrabiania tych strat. Dobry lewy. W jego wykonaniu już sędziowie zapisują tę akcję na jego korzyść. No tak, u jednego sędziego już jest remis, u jednego tylko jeden punkt przewagi. No ta młodzieńcza presja teraz będzie wychodzić, tak? Sprawdzimy, jak z techniką i wydolnością starszego zawodnika Mariusza. No Mariusz, myślę, że tu będzie już coraz więcej tego klinczu, coraz więcej tego tej chytrości. Tak, cwaniactwa ringowego. Dokładnie, no Mariusz no już tutaj pokazywał, że ci młodzi mają jeszcze spore braki, no ale zobaczymy, być może Rafał chce w tej walce i może uda mu się pokazać, że miejsce pana Mariusza już nie jest wśród najlepszych. Oj, teraz świetne kopnięcie opadające, Mariusz Ziętek ulokował na policzku Rafała. No to właśnie z takich technik znany też jest kickboxing full contact. Dużo kopnięć opadających, kopnięcia obrotowe, te tornada, tak samo jak ty je robisz, czy Jakub Pokusa, wasze ulubione techniki. No przypomnijmy tylko, że jeżeli chodzi o kopnięcia, kopnięcie musi być czyste, trafić czysto w korpus, bądź w głowę, nie może być to gdzieś po barku, po ręce. Wtedy sędziowie oczywiście tego nie zaliczą na korzyść zawodnika, który takie kopnięcie wyprowadzi. Ostatnie 20 sekund, no wygląda na to, że ten stary lis, stary wyga. A, piękna podcinka. No dokładnie, tutaj Mariusz wie, co robi. Wielu młodych zawodników, zwłaszcza tych, którzy nie są jakieś długo starzem w kickboxingu, tego nie robi. Te techniki są powoli zapominane chyba w kickboxingu w wersji full contact, dlatego robią takie zaskoczenie i brawo! Mariusz Ziętek, mistrzem Polski. Niesamowite. Czyli potwierdziły się nasze przewidywania. A już za moment Mariusz Serafin w rozmowie z weteranem, który został po raz kolejny mistrzem Polski. Naprawdę niesamowity gość. No jestem pełen podziwu. Mariusz Ziętek, producent ringów, producent klatko ringów, trener, zawodnik, bokser, kickbokser.
Człowiek orkiestra. Troszkę człowiek, dokładnie, człowiek, prawdziwy człowiek orkiestra, a teraz jeszcze Misłowski. Niesamowity gość. 4 walki, najwięcej na tym turnieju. To była jego 4. walka. Wszystkie wygrał, poogrywał tych młodych. W kategorii do 67 kg. Full contact senior. I jednogłośnie na punkty zwycięża Mariusz Ziętek. KS Ziętek im Kalisz. Stary mistrz powrócił na tron. Młody musi się jeszcze uczyć. Gratulacje do obu zawodników.